Przyjaciele, ja chciałbym dzisiaj powiedzieć wam o takiej prostej rzeczy, ale ja sobie zdaję z tego sprawę, że jeżeli my tej prostej rzeczy nie mamy w siebie wkodowanej, to codzienność przygniecie nas. Można chodzić z Bogiem, można być narodzonym z Bożego Ducha, doświadczać potężnych rzeczy Bożych. Ale jeżeli nie zrozumiemy tak prostej sprawy, jak to, że nie jesteś sam, tylko przez cały czas jest z tobą Bóg, przez cały czas, jeżeli tego nie masz w siebie wkodowanego, to twoje życie, ono zostanie złamane przez problemy codzienności. Ja znam mnóstwo chrześcijan. Właściwie powiem tak. Nie znam ludzi, którym usługuję od wielu lat, którzy mieliby z czymś innym problemy, niż z prozą codzienności. Rzadko się zdarza, że ludzie przychodzą i mają jakieś wielkie problemy. Zazwyczaj są to proste rzeczy, z którymi na co dzień ludzie sobie nie radzą. To są proste sprawy, tylko że nawał tych prostych spraw, kumulacja tych prostych spraw doprowadza do tego, że ludzie się załamują, tak? I chrześcijaństwo jest politowania godne. W Księdze Izajasza 49:15 jest napisane tak: czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet ona zapomniała, ja jednak ciebie nie zapomnę. Słowo Boże mówi tak, Bóg mówi tak, ja ciebie, i to jest imiennie do ciebie, ja ciebie nie zapomnę, ja nie zapomnę ciebie. Nie ma takiej opcji, żeby Bóg zapomniał o tobie. Ja nie mówię, że ty jesteś częścią jakiejś masy wielkiej, tylko to jest słowo, które pokazuje, że Bóg mówi imiennie, imiennie. Tak jak masz na imię, Bóg mówi do ciebie po imieniu, bo On ciebie zna z imienia. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, jest napisane, że zostało ci nadane nowe imię. Ty masz duchowe imię, które Bóg zna i Bóg zna ciebie po imieniu. I On mówi do ciebie tak, ja ciebie nie zapomnę. Co więcej, to słowo dotyczy teraźniejszości. Nie tego, że kiedyś On sobie przypomni, ale że On w codzienności twojej nie zapomni o tobie. Psalm 89:35 mówi tak, to jest z Biblii Warszawsko-Praskiej cytat: nie zapomnę o moim przymierzu nigdy. Nigdy nie wyprę się tego. Raz wypowiedziałem i nigdy się nie wyprę. Rozumiesz, co mówi Bóg? Bo On to powtarza, jak patologicznie. On mówi, nie zapomnę o moim przymierzu, nie wyprę się mojego przymierza. Jeżeli ty narodziłeś się z Bożego Ducha, jeżeli ty oddałeś Mu swoje życie, to On zawarł z tobą wieczne przymierze i te przymierze nie zostanie przez Niego nigdy zapomniane, ani On z Niego nigdy się nie wycofa. I dotyczy to dnia codziennego. Codziennie. On zwraca na to uwagę. Codziennie, w cudzysłowie, od samego rana Bóg otwiera księgę życia, tak? I On patrzy na twoje imię i identyfikuje się z twoim imieniem. Rozumiesz, dlaczego problemy dnia codziennego nie mogą przygnieść człowieka, który ma to rozumienie? Ponieważ do każdego problemu masz wspólnika w temacie rozwiązania. Tam jest wspólnik, tam jest partner. I On ci to obiecał, ale w te rzeczy trzeba wierzyć, bo jak w te rzeczy się nie wierzy, to się oczekuje i ma się nadzieję. A nadzieję w tym temacie to można o kant dupy potłuc. Nie wiem, czy mnie rozumiesz, powiedziałem dosyć dosadnie. Słowo Boże mówi, że nie żyjemy z nadziei. Rozumiecie? Słowo Boże mówi, że żyjemy z wiary, nie z nadziei. Nadzieja to jest oczekiwanie na coś, że coś się wydarzy. Oczekując na coś, że coś się wydarzy, poniesiemy porażkę, ale wierząc, że Bóg jest dzisiaj w tym temacie, tak? Odniesiemy sukces. Jakikolwiek ruch wykonuję, wiem, że tam ze mną jest Bóg.
Jestem o tym przekonany, nikt nie może mnie wyprzeć z tego tematu. Przychodzi diabeł do mnie i mówi, ty jesteś sam w tym, sam jesteś sam. Ja jestem w tym z Bogiem, bo On powiedział, nie wyprę się mojego przymierza, które z Tobą zawarłem, Artur. Nie wyprę się. I Jego przymierze zawarte ze mną jest związane z moją osobą, nie z jakimś elementem. A moja osoba jest związana z wieloma czynnikami, a więc Boże przymierze ze mną, to Boże przymierze aktywujące się w każdym z tych czynników, rozumiecie? Każdy czynnik jest obwarowany prawami przymierza i on powiedział, nie wycofam się. Rozumiecie? To jest bardzo ważna kwestia. Ja kiedyś zrozumiałem, powiem wam takie świadectwo, ja zrozumiałem, że ja jestem w moim duchu nieśmiertelny, rozumiecie? I jestem potwornie przerażający dla diabła. Ja w ogóle to wiem. Wczoraj na telewizji Puls leciał film pod tytułem Hulk. Lubię Hulka. Dlaczego ja płaczę na Hulku? Dlaczego ja płaczę na Hulku? Już wyjaśniam i wykładam. Dlatego, że to jest zobrazowanie siły wewnętrznego człowieka. Rozumiesz? Na samym końcu jest sytuacja, że on pomaga chorym i przychodzi tam kilku żołnierzy i zabierają lekarstwa. Jemu się zaczynają zmieniać oczy i on patrzy na tego przywódcę tych żołnierzy i mówi, posłuchaj, zaczynasz mnie denerwować. A nie chciałbyś mnie poznać, gdy jestem zdenerwowany. Hulk to wewnętrzny człowiek, rozbijający ściany, rozwalający wszystko w perzynę. Dla diabła jesteś niebezpieczny w swoim duchu. Ja uwierzyłem w tą prostą rzecz, że przymierze Boże zawarte ze mną jest ściśle związane z tym, że diabeł jest zerem w moim życiu. Został pokonany przez Jezusa i siła Boga, która jest we mnie złożona, obwarowana Bożym przymierzem, jest uwalniana przez moją wiarę. Ja uwierzyłem w tą rzecz w związku z tym, co nie boję się i nie lękam diabelskich ataków na moje życie, bo mam wywalone na kogoś, kto jest niczym. Niczym. Rozumiecie mnie? Można się obawiać kogoś, kto jest kimś, ale jakże się obawiać kogoś, kto jest niczym? No weź. Rozumiesz? Kiedyś, jak mieszkaliśmy lata temu w takim wynajętym domu, pan Henio, który nam wynajmował ów dom, miał psa. Pies się wapił Hektor. Stary owczarek niemiecki. My zaś sobie kupiliśmy małego pieska. Nazywała się Żabka. Żabka była taka. Hektor był taki. Żabka miała przerost ambicji nad możliwościami i w ogóle nie czaiła zagrożenia. W związku z tym ona wchodziła sobie za ogrodzenie do Hektora, sięgała mu do tego kolana niskiego tutaj, co on do... i ona go łapała tam pod kolanem i szarpała go za nogę. Reakcja Hektora została mi na całe życie w głowie. Nie wiedziałem dlaczego. Niewiele rzeczy mi zostało, to mi zostało. On się na nią patrzył tylko tak. On w ogóle nie reagował. Wiecie dlaczego? Bo to było nic. Nic. Ona go szarpała. I dalej na przykład żar z miski, mistrzostwo świata. Hektor miał głębokie poczucie własnej tożsamości. Wiedział, gdzie jest jego buda, wiedział, że ten teren należy do niego, był świadomy swojej siły. Rozumiecie? Rozgryzał wołowe gnaty, które były grubsze niż korpus Żabki. W związku z tym, jak Żabka podchodziła do niego, to on nie reagował. Czemu? Był świadomy swojej siły! A chrześcijanie walą w kacie, jak codzienne trudności zawalały im życie. Mówią, Panie, ratuj! Histeria! Panika! Ja mówię, to jest gorsze niż faszyzm. Rozumiecie, o czym ja mówię? A przecież w duchu jesteś jak Hulk! Jesteś w stanie rozwalić bramy piekła! Wystarczy, że uwierzysz, że taki jesteś. Co mówi Słowo? Słowo mówi, nigdy
nigdy, i mówi do ciebie po imieniu, nie zaprę się mojego przymierza zawartego z tobą w Chrystusie Jezusie. Nigdy nie zapomnę cię, moje dziecko, w codziennych problemach twoich. Nigdy. Nie ma znaczenia, czy to jest wielka sprawa, czy mała. Ludzie mówią, to taka mała sprawa, nieważna dla Boga. Jaka nieważna? Jak się ma dziecko, mówię do tych z was, którzy mieliście dzieci, czy macie. Jak was odwiedzili, jak nie urosły, jeszcze pamiętacie, to jak się urodziło to dziecko, ten niemowlak, to każda część ciała tego niemowlaka była ważna. Się pudrowało, się rozumiesz, każdą tamtą, zagięcie każde. Wiesz, o co chodzi? Och, tu. O nóżki, nóżki. Wiesz, o co chodzi? A on leżał i krzyczał, człowieku. Tak? Każda część ciała twojego dziecka była w centrum twojego zainteresowania. To nie to, że ty tam smarowałeś sudokremem mu główkę, tak? Ty mu pupkę cały czas sypałeś, ty mu stópki, paluszki, każda rzecz musiała być the best. Przynajmniej tak postępuje normalny rodzic, tak? Kretyn zostawia na pastwę losu. Bóg jest dobrym rodzicem. On jest zainteresowany każdą sferą twojego życia. On jest zainteresowany każdym problemem, który pojawia się. W ogóle Bóg nie powiedział, że problemów nie będziemy mieli. Istnieje takie ruchy w chrześcijaństwie, mówią tak: dlaczego przecież nawróciłem się, mam problemy? A Bóg mówi, ale przepraszam cię bardzo. Jak możesz nie mieć problemów? Jak mieszkasz na tej pogiętej ziemi? Przecież ziemia jest popaprana i będzie popaprana do końca. Wiecie dlaczego? Bo będzie kiedyś nowa ziemia. Czytacie Biblię, to wiecie, że będzie nowa ziemia. Nowa ziemia. Ta ziemia nie będzie naprawiona. To nie to, że Bóg przyjdzie, nową ziemię ponaprawia. Bóg nie naprawi ziemi. Wjadą chłopaki z nieba, odpalą w ogóle karabiny i rozwalą ten cały syf do końca. Czaisz? Miotaczami ognia! Bóg powiedział, już nigdy nie ześlę potopu. Tak? Powiedział, tak? A jak przelecisz całą Biblię, na końcu jest napisane, a na końcu ześlę na nich ogień. Potopu nie będzie, będzie pożar. Rozumiecie? Nie będzie potopu, będzie pożar. Tego się nie naprawia, to jest do utylizacji, ale na razie żyjemy na tej popapranej ziemi i na tej popapranej ziemi my będziemy mieli problemy. I bycie chrześcijaninem to nie oznacza nie mieć problemów. Bycie chrześcijaninem oznacza, że jest się tak silnym w duchu, że potrafi się ogarnąć bazę. Rozumiecie? Że ufa się Bogu i każdy problem razem z tym Bogiem rozwiązuje się, tak? To jest chrześcijaństwo i to jest siła z nieba. A nie dlaczego to na mnie przyszło, Panie? Bo jesteś na ziemi? Jeżeli modlisz się o to, żeby nie mieć problemów, to modlisz się o śmierć szybką. Bo tylko w niebie nie ma problemów. Rozumiesz? Bo tam nie funkcjonuje ten cały system syfizy. Tak? A tu niestety funkcjonuje. Ale Bóg powiedział, ja w tej syfizy będę z tobą. Pomogę ci przejść. Pomogę ci, uratuję cię z każdej sytuacji, wyprowadzę cię, dziecko moje, bo ja obiecałem i nigdy się z tego nie wycofam. Bóg jest z tobą codziennie, codziennie. To, że ty nie doświadczasz czegoś, to już nie jest moja wina ani Boga wina. Jeżeli nie doświadczasz czegoś z Bożych obietnic, to jest tylko jeden powód. Dla niedowiarstwa twego. Dla niedowiarstwa twego. Dla niedowiarstwa. I jeżeli będziesz trwał w swoim niedowiarstwie, to nie będziesz doświadczał prostych rzeczy Bożych, których na przykład ja doświadczam. Ja doświadczam Bożej interwencji. Przyjaciele, list do Hebrajczyków, 13:5-6. Czytamy, jest napisane tak. List do Hebrajczyków, 13:5-6. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, bo przestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani się nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić. Pan jest kim? Pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Co to znaczy poprzestawajcie na tym, co posiadacie? To nie oznacza, że ty nie możesz mieć dużo pieniędzy. Możesz być milionerem. Chcesz, to możesz być milionerem, bo tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, żeby poprzestawać
na obietnicach Bożych. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie, gdyż powiedział: nie zostawię cię i nie opuszczę. Bóg mówi: poprzestań na tym! Przestań się spinać jak agrafka. Uwierz w to, że nie zostawię cię, nie opuszczę. Uwierz w to, że jestem pomocnikiem twoim w każdej sytuacji. Boże, a to nie jest za mała sprawa? Nie, to nie jest za mała sprawa. Zarówno rak, jak i łupież mają taką samą wagę u Boga. Bo zarówno Jezus umarł na krzyżu, abyś nie musiał mieć raka, jak i abyś nie musiał mieć łupieżu. Czaisz? Dlatego Jezus umarł na krzyżu. Jezus umarł na krzyżu nie tylko po to, abyś dokonywał cudownych rzeczy wielkich, potężnych, bożych, ale po to, żebyś był szczęśliwy na co dzień, miał fajnego męża, fajną żonę. Rozumiesz? Żebyś miał fajne dzieci, żeby cię dobrze wiodło w każdej dziedzinie, żebyś miał przyjaciół, relacje. Dlatego, że kiedy ty funkcjonujesz w taki sposób, to ty jesteś wzorem królestwa. Jesteś wzorem. Nie chodzisz załamany jak dach sołtysa, zgięty do połowy. Rozumiesz, że nie mówisz: jestem wierzący, bo ktoś cię zobaczy z boku i mówi: to co, ja uwierzę w twojego Boga, będę miał tak samo jak ty? Tak samo będę wyglądał? To ja nie chcę, tak? To wolę zostać przy swoim ateizmie, humanizmie czy innej cholerze jeszcze, rozumiesz? Bóg mówi tak: poprzestań na obietnicach moich. Obiecuję ci jeszcze raz, i on to nam wali w głowę jak młotkiem: nie zostawię cię i nie opuszczę, jestem pomocnikiem twoim, pomocnikiem twoim. I tutaj co jest napisane dalej? Zobacz: nie będę się co? Lękał. Ta informacja, o której wam mówię, powoduje, że lęki się wycofują z naszego życia. Kiedy ja się nie będę lękał? Kiedy będę wiedział, że Bóg jest pomocnikiem moim. Kiedy jutro się zabiorę za jakąś sprawę i wiem, że Bóg będzie tam ze mną siedział obok mnie. Rozumiesz, o to tutaj chodzi? Cały czas. Cały czas. Cały czas. Mieliśmy wypadek samochodowy, mówiłem wam o tym. Norbert siedział z tyłu. Maciek prowadził samochód. Wylecieliśmy w ogóle z tego. Samochód został zniszczony, zmiażdżony. Tak? Ale co ja wiedziałem? Wiedziałem, że z nami jest Bóg! Toczyliśmy się 11 metrów. A jak krzyczałem: diable, nie masz władzy nad Bożym Kościołem. I nic nam się nie stało. Policja przyjechała, staliśmy jak trzech bolków, człowieku. W kartonie świnia obok, słoik ze szczurami obok. Policja przyjechała: przepraszam panowie, tutaj był wypadek. Ja, tak, to my ten wypadek mieliśmy. Wy? Samochód zmiażdżony. A u nas nawet szczura wieźliśmy w szklanym słoiku, nawet słoik nie pękł. Czujesz? Świnie w kartonie wieźliśmy. Przez ciebie to świnie wieźliśmy, bo się chciał. Rozumiesz? Świnia przeżyła. Rozumiesz? Kretynka potem umarła na zawał serca, bo suka ją wystraszyła tam u Maćka siostry. Ale wypadek przeżyła, bo Bóg był z nami. I Bóg świnie przeklął pod zakonem, a pobłogosławił w wypadku naszym. Czujesz? Jaki to Bóg? Jest zmiana w Chrystusie? Zrozum te rzeczy. One są proste. Pan pomocnikiem twoim. Pan pomocnikiem twoim. Nie musisz się lękać. Lęk przychodzi do człowieka, który jest sam w temacie. Przychodzi jakiś problem i człowiek zabiera się za ten problem i przychodzi lęk. I lęk mówi: nie dasz rady tego zrobić. Nie dasz rady okiełznać tej sytuacji. Ale Pan jest z tobą. I lęk, jak widzi Pana, to ma pełne pory. Poza lękiem stoi duch. Tak? Ale trzeba mieć tą świadomość. Wszystko jest kwestią świadomości, zrozumcie mnie. Ja marzę o kościele świadomym, o świadomych ludziach, o świadomych prawdy. Nie siedzących w ogóle na obłoczkach, proszę ciebie, śpiewających jakieś groteskowe piosenki: halleluja, halleluja. Czy do depresji można dostać? Nie chodzących do kościółka, jedzących chipsy o smaku kościelnym, albo siedzących w protestanckich kościołach i do lutra się modlących. Co to w ogóle za historie są? Jedni to marni się modlą, drudzy do lutra. Człowieku, byty. Pan jest pomocnikiem twoim. Nie będę się lękał. Tak musi mówić twoja dusza. Nie będę się lękał. Wchodzisz w coś? Jest ci coś nieznane? Nie musi być ci znane, bo Pan jest pomocnikiem twoim. Nie musi być ci merytorycznie znany temat, bo Pan jest pomocnikiem twoim.
Pierwszy raz jak poszedłem na narty, wlazłem na górę dla dzieci. Ustałem na tych nartach, zobaczyłem jak te dzieci jeżdżą z tej góry i 40 minut modliłem się i mówiłem, że Bóg jeździ dobrze na nartach. Mówię, Ty Jezu jesteś narciarzem, w ogóle, że szok. Tak? Ja wiedziałem, że On będzie mi pomagał, jak będę jeździł na tych nartach i poszedłem z tej góry. Pan pomocnikiem moim. Każdą rzecz, którą dzisiaj robię, robię we wspólnocie z Bogiem. Ale to nie jest enigmatyczna wspólnota z Bogiem. To jest moja świadomość. Rozumiesz, o co chodzi? Świadomość. Wiesz, gdzie będziesz atakowany przez diabła? W twojej świadomości. Diabeł będzie do ciebie mówił w głowie twojej, w głowie. Będzie ci coś się waliło, a diabeł będzie ci mówił w głowie, a Pana z tobą nie ma. On jest teraz z innymi, z tymi porządnymi. Rozumiesz? Pana nie ma z tobą. Pan jest z tobą. Jeżeli oddałeś Mu swoje życie, narodziłeś się z Bożego Ducha, tak? To Pan jest z tobą. Ale żeby uaktywnić ten system, tak? To ty musisz być tego świadomy. I co tutaj jest dalej napisane? Cóż może mi uczynić człowiek? Czyli cielesność w tym temacie nie ma żadnego znaczenia. Co to się dzieje? Cokolwiek by się działo na świecie jest związane z człowiekiem. Zauważyliście to? W ogóle za wszystko jest odpowiedzialny jakiś człowiek. Ale te słowo mówi tak, jeżeli ty masz świadomość, że Pan jest pomocnikiem twoim, to nie dość, że lęk odchodzi od ciebie, tak? To jeszcze naturalny system, który atakuje ciebie, musi się zatrzymać. Proszę was, wyjdźcie w myśleniu swoim z religii i humanizmu. To są dwie główne zarazy na tej ziemi. Bóg jest z tobą przez cały czas. To, co o Bogu wiedzieć musisz, to to, że On jest stałym Bogiem. Stałym. Jeżeli On coś powiedział, to jest stała rzecz. Jego propozycją dla ludzkości to jest łaska. On zaproponował nam, że wymarzy nasze winy, że uczyni nas czystymi. Rozumiecie? I że uwolni swoją moc do naszego życia zupełnie za darmo. I to nie jest tylko jednorazowy akt. To jest codzienne funkcjonowanie tego Boga. On tak ma. Bóg tak ma. Bóg ma tak, że jest człowiekiem, który narodził się z Jego Ducha. Rozumiecie? To nie jest w ogóle prawda, że Bóg ze wszystkimi ludźmi jest. Bo to jest humanizm. Ludzie mówią, Bóg jest ze wszystkimi. Ja mówię, weź przestań. Często do mnie, ja komuś głoszę Ewangelię, mówię, Bóg jest ze mną. Ja mówię, nie. Z nas dwóch Bóg jest ze mną, a nie z tobą. Bóg, gdyby był z tobą, to twoje życie nie wyglądało była jak szampo. Jeżeli twoje życie wygląda jak szampo, to nie mów, że Bóg jest z tobą. Bóg jest ze mną, bo moje życie wygląda jak życie króla. Mam w środku jak król i na zewnątrz jak król. Bóg jest ze mną. A gość, proszę ciebie, chodzi z diabłem za rękę i humanizm mówi, on powtarza pochopienie, Bóg jest z nami, Bóg wszystkich kocha. Powiem wam coś o Bogu? Bóg poza Chrystusem skazał ludzkość na zagładę. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. W Chrystusie, poza Chrystusem Bóg nienawidzi ludzkości. To jest straszna informacja. Ale taka jest informacja. I albo przyjdziesz do Jezusa, albo będziesz miał pozamiatane w życiu. I nie ma, że ty jesteś, bo ktoś mówi, ja się wychowałem w rodzinie muzułmańskiej, ja się wychowałem w buddyzmie. Ja mówię, ty, to w ogóle jest twój osobisty problem i osobista tragedia. Jak ci wmówili jakieś bzdety, to teraz musisz zmienić swoje poglądy. Tylko Jezus Chrystus jest drogą do Ojca. Żaden, proszę ciebie, Mahomet, żaden gruby Budda czy inny kretyn. Bo tylko Jezus stał z martwych. Czaisz bazę? Tylko Jezus stał z martwych. Rozwalił śmierć. To nie żaden prorok. To Bóg wcielony. I albo jesteś z Chrystusem, albo masz pozamiatane. I możesz kombinować na prawo i lewo. Ale kiedy jesteś narodzony z Bożego Ducha, to Bóg jest z tobą cały czas. Kiedy jest z tobą? Cały czas. Teraz, jutro, za dwa dni i do końca tego, co się nazywa teraźniejszym czasem złym. A potem będzie wieczność. Już nie będziesz pamiętał o tym spotkaniu tutaj. Chodzi o to, żebyś zrozumiał, na czym to polega.
Bóg jest bardzo zainteresowany współpracą. Ale co On potrzebuje do tej współpracy? Twojej i mojej wiary. On potrzebuje wiary. On będzie miał, żebyś mi ufie. Ja w 2001 roku w tej więziennej celi uwierzyłem Bogu. Uwierzyłem Mu. Uwierzyłem w ogóle, że On jest w stanie pomóc mojemu życiu. Człowieku, nie wszyscy na mnie postawili krzyżyk. Ja pierwszy raz szedłem do więzienia, pamiętam jak miałem 17 lat, zamykali mnie. Prokurator ze mną rozmawia i mówi do mnie tak. Całe życie będziesz siedział, gnoju. Całe życie. Mówię, ty masz, mówi, predyspozycję na recydywistę. Ty, on mnie znał, człowieku, 15 minut. Zobaczył, co zrobiłem, bo zrobiłem rzecz straszną, ale on od razu mówi, ty tak, ty to jesteś to w ogóle po wszystkim. Sędzia, który dawał mi wyrok w tym mieście wtedy za zabójstwo, on powiedział mi tak, dzikie zwierzęta powinny siedzieć w zoo, a dzicy ludzie w więzieniu. Tyle panu daję, bo więcej nie mogę. Dał mi na maksymalny wymiar kary. Człowiek mnie skreślił. Kto podniósł moje życie? Bóg. I tenże Bóg przez cały czas jest w moim życiu. I tenże Bóg jest zainteresowany współpracą ze mną i współpracą z tobą. Boga nie interesuje tylko to, żebyś ty do nieba poszedł. Co z tego, że to do nieba? Ty myślisz, że to jest kwestia. Pójdę do nieba, hehe, wchodzisz, proszę ciebie, życie jest pieprzone, proszę ciebie, idzie do nieba, proszę ciebie, jestem. Tak, proszę, tutaj dla zaburzonych jest ta część, masz tam. Tak, święte kaftany bezpieczeństwa, proszę ciebie, w kształcie tałesów, tałesami tam się to związani z boku, z prawej. Ludzie, Kościół ma wystarczająco dużo problemów z psychicznie chorymi ludźmi. Zróbmy pożytek z tego, co mamy i wyjdźmy z systemu zaburzeń. Wyjdźmy z myślenia pod tytułem, że Bóg, On chce, żeby było jakkolwiek, żebyśmy do nieba tylko poszli. Bóg chce, żeby twoje życie było zwycięskim życiem i chce ci w tym pomagać, jak dobry ojciec swoim dzieciom. On chce z tobą trzymać ten pług życia. On chce z tobą. W ogóle tutaj nie ma żadnego, że tam zaszpanuje, coś tam pokaże się, pobujam, wiesz o co chodzi. Zaimponuje Bogu, może coś mnie da, może coś mnie skapnie. Po co? On już jest zadowolony z ciebie. On już jest zaspokojony. Teraz mówi, dziecko moje, chciałbym troszeczkę powspółpracować. Panie, nie mam czasu, bo walczę z diabłem. Czujesz klimat? Walczysz z diabłem, przepychasz się, tak? I stoi przy tobie Bóg. Tak? I składa ci propozycję. Może chcesz powspółpracować. Powspółpracować. Ale Panie, zaraz tylko walkę skończę. Skończę walkę. Ale Bóg mówi, ale ja bym powalczył z tobą, pozwolisz? Wiesz, jak się pięknie walczy z Bogiem? Wiesz, co się dzieje, jak On wchodzi na ring? Jak Jezus wchodzi na ring? To jest dopiero robota człowieka. Rozumiesz? To nie wchodzi Jezus, który chodził tu po ziemi, tak? Nieduży mulat, proszę ciebie, który nie miał postawy i urody. I Jezus w duchu jest taki, że jak święty Jan go zobaczył, to paraliżu dostał. Paraliżu dostał. Ale masz na głowie, człowieku. A co ty masz w głowie, że ty masz to na głowie? Naprawdę musiałeś... Naprawdę musiałeś narobić sobie w głowie, żeby to sobie na głowie zrobić. Szok w trampkach. Ja się w ogóle nie dziwię, że ta ziemia przeminie. Rozumiecie mnie? Ziemia przeminie. W ogóle to nie ma opcji innej w ogóle. To jest jeden wielki szpital psychiatryczny. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby nie tylko być po właściwej stronie, ale prawidłowo funkcjonować. I Jezus w duchu jest groźny. W księdze Daniela masz opisanego aniołka. Aniołek stał jedną nóżką na plaży, drugą stał na morzu. I Daniel go zobaczył. I mu odebrało czucie w nerwach, rozumiesz? Aniołek. Parę pięter wysoki. Rozumiesz? Chcę, żebyście zauważyli to zjawisko. Kiedy dopuszczasz Boga do akcji, tak? To diabeł, on realnie musi odejść. Każda nasza porażka w życiu jest związana z tym, że sami walczymy. Że w naturalny sposób próbujemy coś odepchnąć. Że nie zapraszamy Boga przez naszą wiarę do danego zjawiska. Rozumiecie? To są nasze porażki. Bóg jest zainteresowany każdym twoim problemem.
z tym, z czym się dzisiaj borykasz, pozwól, żeby on się borykał. I to nie polega na tym, że to zrzucenie na niego polega na tym, że ty jesteś pasywny. To nie chodzi, że ty jesteś pasywny. Powiedz, jak to w praktyce wygląda? Chodzi o to, że współpracując z Bogiem, pojawiają się w tobie rzeczy, które wcześniej nie istniały. Nie istniały pewne koncepcje, pewne możliwości. Rozumiesz? Ale kiedy ty masz w mentalności swoje, że Bóg jest twoim współpracownikiem, to w tobie powstają przestrzenie różne. Zaczynasz wiedzieć, umieć, potrafić. Rozumiesz? To tak naprawdę ty działasz. Bo on się nie pojawia, gdzieś tam lata za tobą. Nie! To ty działasz, tylko twoja mentalność powoduje, twoja mentalność tego, że Bóg ci pomaga, powoduje, że On pomaga, że On jest w tym temacie. Rozumiesz? Nie tłumaczysz różnych rzeczy w małżeństwie, tak? Tylko się modlisz, wierzysz, a patrz, one są. Stały się, jak to się stało? Raptem są ci ludzie przychylni, tak? Idziesz, proszę ciebie, rozmawiasz, ktoś był nieprzychylny, a jest przychylny, czy mogę panu pomóc? Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle zaczynasz myśleć inaczej, bo Bóg jest w tym temacie. Ja was proszę o to. Ja was proszę, żebyście zrozumieli, że Bóg jest zainteresowany twoją codziennością. On tak bardzo cię kocha i tak bardzo mu zależy, żeby razem z tobą iść przez życie. Jemu zależy. On chce być w biznesach twoich. On chce być w twojej pracy. On chce wejść w twoje małżeństwo, w twoje wychowanie dzieci. On chce wejść w twoje ćwiczenia fizyczne, w twoją dietę. On chce wejść w twoją służbę. Niektórzy Boga do służby ograniczyli, Bóg w służbie. On chce wejść w te rzeczy. Rozumiesz? On nie chce ciebie odsunąć i samemu się zająć czymś. Nie! Bo ja na przykład jak uczę swoje dzieci, to ja ich nie odsuwam. Na bok nie mówię, ja za ciebie to zrobię. Absolutnie. Ja biorę swoje dzieci do współpracy. Składam na nich odpowiedzialność, uczę, pokazuję, co mają robić, ale jestem przy nich. Pamiętam, jak Wiktorek, na życie to jest chłopak, co ma 20 lat, ale jak Wiktorek po raz pierwszy został przeze mnie wysłany do sklepu na osiedlu. Dałem mu pieniądze i powiedziałem, idź kup słoiczek majonezu. I on był mały, wziął te pieniądze i on szedł po ten majonez. Ja wiedziałem, że to jest moment jego przełomu w temacie wyjścia z domu. Ja już wiedziałem, że on jest gotowy, doprowadziłem go do tego. I on sobie wyszedł, zszedł sobie dwie kondygnacje na dół, a ja już byłem w butach i za nim szedłem. On szedł do sklepu, a ja za samochodem siedziałem. Rozumiem, on się rozglądał, był dzielny, trzymał te 5 złotych. W ogóle jeszcze, a ja za blokiem, a ja za śliwką, wiesz, o co chodzi? I on wrócił do domu i on nie wiedział, że ja za nim szedłem. Ale wiecie, o co chodzi? Jemu nie mogło się nic przydarzyć. Gdyby na przykład ktoś tam do niego podszedł i chciał z nim sobie porozmawiać, jakiś pan Teofil na przykład, wiecie, co by się stało? A raptem by mi się przypomniało to, czego mnie uczyli na Kyokushinkai. Rozumiesz? Pojawiłbym się jak wiatr przy panu Teofilu i łamiąc mu rękę w łokciu, patrzyłbym czule na syna. Taki jest Bóg w twoim życiu. Idziesz gdzieś, a on jest z boku. I on mówi, aktywuj mnie swoją wiarą. Proszę cię, nie rób niczego już bez Boga. Nie szpanuj, nie udowadniaj. Po prostu zaproś go. Zaproś go do swoich deficytów, do swoich braków, zranień. Zaproś go. Powiedz, zobacz, jak ja myślę. Jak psychopata. Zobacz, co ja mam w głowie. Boże, człowieku, ja mam zajechaną głowę, proszę ciebie, jak w ogóle wiesz. Murzyńska chata. Zapraszam cię do tej chaty. Przyjdź, Panie Jezu, do tej chaty. Rozumiesz, o co chodzi? Nie mów, posprzątam w chacie i zbuduję dobry domek tutaj, tutaj w ogóle wiesz. I cię zaproszę wtedy. Zaproś go do chaty, zobacz, jak on sprząta. On tak sprząta, że się w głowie nie mieści. On ci posprząta. On ci ułoży.
Oczywiście będzie to za pomocą twojego umysłu, twoich rąk, twoich emocji, ale On to zrobi. Tak działa wiara. To jest nasze chodzenie z Bogiem. To znaczy bądźcie jak dzieci. Bądźcie jak dzieci. To jest to. To proste jest. Chrześcijaństwo jest proste. Chciałbym, żebyśmy się mogli pomodlić. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się teraz i dziękuję Ci za to słowo. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś z nami w każdej sytuacji naszego życia. Że Ty powiedziałeś, że nigdy nie zaprzesz się przymierza, które z nami zawarłeś. Że nigdy, nigdy, nigdy nie zostawisz nas i nie opuścisz. Ojcze, dziękuję Tobie, że Ty jesteś zainteresowany współpracą z nami. Że Ty chcesz, Boże Ojcze, aby każda dziedzina naszego życia była miejscem Twojej pracy. Ojcze, dziękuję Ci za to i my teraz deklarujemy swoją współpracę z Tobą, Ojcze. I my odwracamy się od jakiejkolwiek formuły, która jest przeciwna temu. Ojcze, my wiele razy robiliśmy coś o własnych siłach, ale my wiemy, że Ty mieszkasz w nas i nie musimy w żadnym wypadku opierać się na tym, co naturalne jedynie. Duchu Święty, zapraszamy Cię teraz świadomie, jako pomocnika, jako współpracownika do każdej dziedziny naszego życia. Wymień Mu te dziedziny, powiedz Mu o nich teraz. Powiedz Mu, zaproś Go, powiedz wejdź w to, wejdź w tamto, wejdź w mój biznes, wejdź w moje małżeństwo, wejdź w moje wychowanie dzieci. Przyjdź teraz do tego, bo widzisz, jak ja tutaj w ogóle dłubię. Zaproś Go. Duchu Święty, Ty słyszysz ludzi. Uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię za to, że Twoja moc łączy się dzisiaj z wiarą ludzi. W imieniu Jezusa. Amen.